też ma, no może kłopot jak kłopot, no musi być wykonany ten telefon do sędziego. Znaczy, wydaje mi się, że w momencie upadku Szymek był już na drugiej pozycji, nie licząc Lindgrena, który musi być wykluczony. Z tym, że jeżeli te zawody zostają przerwane, to wynik to tego biegu nie ma żadnego znaczenia, bo będzie zaliczony wynik po 14 wyścigach. Dlatego, że wtedy była pełna kolejka jakby. Tak, po 14 wyścigach, panie Jacku, mamy sytuację, mamy po 23 punkty reprezentacji Polski i Rosji, ale w bezpośrednim pojedynku to Rosjanie byli wyżej, że tak powiem.